Moi drodzy, Hearts of Iron 4, 1.5.4. Hoi 4, który kocham, uwielbiam, jest najlepszy na świecie, nie? Tak naprawdę. Zagramy opcją, która poszła już długo dosyć do lamusa i której już nie można zrobić. Czyli zagramy pod Kaisera, jeszcze z drzewkiem niemieckim, Anschlussem i zrobimy dosłownie World Conquest. Let's go. Hej, przypominam tylko, że jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka i oglądać dalej. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dobra, i sprawa jest taka, że możemy grać normalnie na chillerze. I teraz sprawa polega na tym, że muszę być w stanie wojny. I muszę poczekać, jak zasadnie cel, wybuduję sobie specjalnie fabryki i pokażę wam, jaki by kiedyś był fajny trik z nieznikającymi dywizjami podczas wojny domowej. Jak jesteśmy blisko celu wypowiedzenia wojny, dajemy przeciwstawienie się Hilterowi, moi drodzy, żeby ten celik się robił po prostu, nie? Widzicie? Zobacz. Robi się. Ja sobie wystawię dodatkowe wojo. Dobra, moi drodzy, i tu się pojawia problem, bo ja będę miał wojnę z Polską i z Rumunią. W sensie, to nie jest problem nawet. To jest bardzo dobra, że tak powiem, opcja. I wypowiadasz teraz wojnę Polsce, nie? Bum. I teraz wchodzisz tu, jak się robi cel na pauzie i klikasz pomiń. Patrz. I dzięki temu masz odblokowane dwa drzewka praktycznie i teraz wypadałoby po prostu podbić Polskę przed domówką, nie? Tak naprawdę. Ale ja to zrąbałem, więc XD trochę. Więc ja to zrąbałem, panowie. Bo mi za 15 dni domówka strzeli. Boże, to ja wam coś pokażę. Boże, co ja narobiłem? Ja to źle zrobiłem. Dobra. Okej, teraz, moi drodzy, teraz to muszę zrobić. 70 dni. Poczekamy. Pierw wypowiemy wojnę i zobaczymy, jak to... Teraz nie będzie Rumunii. To był oczywiście resecik, bo to zrąbałem, nie? Więc XD. Dobra, jest git. I teraz wypowiadam wojnę Polsce. Okej. Okay. I puszczam planisko. Co nie? Jest puszczone planisko. I trzeba Polskę przejechać. I w moment, jak będę blisko kapitulacji Wielkiej Polski. Zróbmy to raz, a porządnie, nie? Żeby nie było patologii. Po prostu. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Proszę podejść na front, bracia. I teraz. Dobra. Miażdżymy Polskę. I wrzucamy teraz przeciwstawienie się. I wrzucamy bypassa na Nadrenie. Tak jest. I mamy dwa drzewa jednocześnie, nie? XP. O, tu jest w ogóle war support. Ty, to ja nawet nie wiedziałem. Dobra, i teraz przez 70 dni to ja na pewno Polskę podbiję. Więc będzie dobrze. Dobra, i patrzcie, jak jesteśmy przed wojną dwa dni, to wysyłamy specjalnie ludzi na morze do tego portu na przykład. Tylko poczekaj, bo... Czekaj, bo coś mi się tu... Okej, okay. Poczekajcie. Wysyłam ich morsko tak jakby, żeby oni byli na morzu w momencie wybuchnięcia wojny domowej. Zobaczcie, nie? I tu mam te dywizje i klikam usunąć je, cyk. I widzicie? Normalnie dostaję dodatkowe wojsko. Mam 60 dywizji i panowie, będzie easy. Widzicie? Wszyscy dostali dywizje, a ja mam ich dwa razy więcej, bo ja sobie uratowałem z wojny domowej i teraz dosłownie na puszczonym planisku jedziesz dosłownie, chłopie, przez siebie i możesz zrobić Anschluss, jak będziesz mam power i możesz zrobić umocnienie państwa i teraz wreszcie sobie zaczynam plan czteroletni robić i tego typu rzeczy, nie? I zbuduję mocne te kajzerowskie Niemcy całkowicie. Widzisz, patrz. I to jest łatwiutko. Oni zajmują Polskę, a my już wygraliśmy domówkę, nie? Pyk, 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 panowie, witamy bardzo serdecznie i mamy wielką huntę niemiecką już po domóweczce, nie? Umocnienie państwa, moi drodzy, ja już mam tyle celi do robienia, że ja nie wiem, co robić, nie? Nie robię odnowienie Kaiserreich jeszcze, bo idę w autarkię i wybuduję sobie mocny, fantastyczny przemysł nie do zniszczenia, nie? Wiecie co, to jak sobie robię te 35, to mogę to zrobić. Taki będzie template piechoty, a na czołgi średnie będę jeszcze czekał. I teraz będzie nuda, więc będę to olewał i będę cały czas rozbudowywał fabryki wojskowe i cywilne, żeby zrobić potężnego Kaisera, który będzie w stanie rzucić całą Europę na świecie. Nie, no nie gadaj! Nie, no człowieku! Dlaczego? W sensie, Boże kochany panowie, Austria mi odrzuca Anschluss, nie? No, to jest nienormalne po prostu. Tak, okej, okay, dobra, dobra, nawet nic nie mówię na ten temat. Nawet nic nie mówię na ten temat. Dobra, odpuszczam podbój Austrii po prostu. Nie, bo ja się nie wprowadzę w stan wojny z UK od startu gry, nie? Ja się Dobra, olać tą Austrię. Olewam tą Austrię totalnie. Nie, no to jest nie do wymyślenia, nie? Niech mi jeszcze odmówią, moi drodzy Czesi, Anschlussu. I to już my jesteśmy w ekipie, nie? Dobra, panowie, to czas wojny, więc to czas na budowanie fabryk wojskowych. Boże, no kto by się spodziewał, nie? Że życie będzie mi rzucało kłody pod nogi. Boże, kochany, co tu się dzieje? To miał być przyjemny, normalny, fajny gameplay. Dobra. Boże, kochany, chociaż Litwa mi ustąpiła, nie? Tak naprawdę. Robimy powrót Kaisera. O Jezus, panowie, obiektem krytyki zostałem, bo mi się cele skończyły. Kaiser wrócił do Niemiec. Świetnie. Francja i Wielka Brytania ogłaszają mobilizację. Nie cofniemy się. Niech żyje Kaiser i wypowiadamy im wojnę. Czy nie jesteśmy gotowi na tą konfrontację? Musimy się wycofać. Pokój z krajem Holandia. Kaiser nie odzyska wolności. Uuu. No to panowie, spróbujmy. Nie cofniemy się.
Niech żyje Kaiser. Wypowiedziałem wojnę Francji w ogóle, lol. A ja tutaj chyba raczej przez Maginota nie będę w stanie przejść. No nie, no to nawet nie ma co gadać, nie? Lol. Dobra, ale z tego co widzę, to tutaj będę miał... No to już mogę wjeżdżać w Czechów, panowie. W takim bądź układzie. Tu nawet nie ma o czym gadać. Tu trzeba po prostu jechać, nie? Tutaj sobie rozstawiłem samoloty, 1000 kasów, no to one powinny raczej tutaj coś poulepszać, nie? Dobra. W sensie coś tutaj powinno poprzebijać. Te 40 powinny dać, zdać egzamin. Hiszpania mi ochotników wysyła, nieźle. A co tam z Holandii? Ty, a Holandia? Lol. A, dobra, to nie wiedziałem. Panowie, na front. Dobra, lecą. Jest przebicie, chociaż tyle, nie? Spróbujemy się rozejść, żeby oni ten przecięli. No i panowie, raczej mamy to. Widzicie? Przełamaliśmy te. Impas. Raczej ich tu porobimy. Spoko. Czechy kapitulują, panowie, mamy to. Austriaków na razie olewamy, czołgi też sobie zostawiamy i co? No trzeba robić drzewo dalej, bo nie mamy zbytnio innego wyboru. Musimy iść tutaj, moi drodzy, w rozwój marynarki. Arbitraży wiedeńskich nie ma co robić. Idziemy w ochronę przed bolszewizmem, przygotowania do wojny. Nawet niszczę okej maszyny, panowie. Świetnie sobie radzimy w powietrzu. Ty, no to mi się podoba, panowie. Francuzi mnie atakują przez rzekę, jak ja mam 2 KDF-a i 600 softa, nie? I mogę do tego gościa, dorzucę parę dywizji do pomocy, żeby on tutaj z pewnością się utrzymał, nie? Tu przyszło nawet wsparcie, żeby były chociaż 2 dywizje. Ale z taką dominacją powietrzną, no to co oni mogą zrobić? Bona jedynie. Tak naprawdę. Jedziemy, ominięcie linii Maginota, moi drodzy. Robimy to. Zrobimy to bez czołgów, nie? To jest nasza chwila prawdy. Dominacja powietrzna jest, 1000 kasów nad Belgię i jedziemy z tym, nie? Totalnie. Boże, oni kogoś wezwali do wojny ze mną. Nie, proszę. Dobra, świetnie. Zróbmy, moi drodzy, nasze miejsce na świecie. Przejeżdżamy Holandię bezczołgowo jako pierwszą. 1200 soft ataku. XD. No dobra. Rzuciłem się na początku na Holandię, więc to będzie taki przemiał, że... O, ciekawe, moi drodzy, czy uda nam się wejść. Bo czołgów mi brakuje 1200. Robimy, moi drodzy, maszyn 6 dziennie. No zobaczymy. Tutaj widzę, że samoloty... żółte nipko. Dobra, trzeba się postarać troszeczkę poddominować powietrznie i ciutkę powalczyć, nie? O dominację. Mhm. I trzeba by było teraz jeszcze dodać, moi drodzy, bombowce morskie do produkcji. I oczywiście to zrobię i zlecam full produkcję na bombowce morskie. Mocarstwa centralne, moi drodzy, tu zrobię przygotowania jeszcze i, moi drodzy, przejadę Belgię. I jak przejadę Belgię, to przejadę też Francję na 90%. I tutaj z naszymi samolotami, no to powiem tak, no będzie sieka praktycznie. Tym bardziej, że mam żółto-zielone niebo, nie? I pokonuję ich, więc luz. Zobaczymy. Nie wiem, po co te czołgi robię w ogóle, jak ich nie używam. I nasza piechota robi totalną rozjazd. Totalny, panowie. To nawet nie jest rozjazd, to jest po prostu przejazd. Totalne przejście, panowie, nie? Patrz, chłopaki lecą, nie? I przechodzą. Okej, staramy się Luksemburg pokonać. Mam nadzieję, że mi się uda, nie? Dobra, przenoszę myśliwce bliżej. Świetnie. Panowie, no ale easy, Jezus. O Boże, kochany, co wy narobiliście, panowie? Jezus, jak oni, im się front zepsuł. Boże, co to się dzieje z tym frontem? Stary, wojsko mi... Co jest? Ja rysuję front... Ej, nie, widzicie to, czy ja mam urojenia? Ja rysuję front na linii Maginota, puszczam i mi się front rysuje we Francji. Co? Dobrze, że ta Francja skapitulowała, bo naprawdę, nie? Dziwnie to wyglądało. Stwórzmy Francję Bourbonów? Biorę Bourbonów, panowie. Stworzymy Francję Bourbonów. No i patrz, no i ładnie. Lol. Okej. I wielki Kaiser dominuje. Patrzcie, jak ich panowie teraz wyflotuje, nie? Świetnie. Standardowy gameplayek, ale czołgi chyba na ZSRR szykujemy, nie? Okej, panowie. Boże, ja nie pamiętam, jak się tą flotą w ogóle, wiecie, manewrowało, nie? Ataki na konwoje. Wysyłam cały stack. Tu wysyłam do patrolu pana Redder. Jezus, jakie stary hoj, to były stare floty, nie? Dobra, lecimy. Prawdopodobnie pójdą, nie? Na dominacji. Okej, idą mi to easy. O, panterka, panowie. Idziemy w super modern tanki też. Ujojojojoj, to trzeba to skancelować i dać, panowie, dominację nad Anglią. Mhm. Tak, dokładnie. Żeby te samoloty rypały, nie? Boże, no, zrobilibyście chociaż jakiś, wiecie, coś cięższego, nie? No, zgadza się. Utrzymali Dover. Ale no, ja myślałem, że wiesz, będzie tutaj ciężko. Jeszcze na starym hoju, a tu dywizje piechoty lądują, mają 700 softa. Ty, Londyn zajęty z marszu, co jest w ogóle? O, i chłopaki już lecą do Anglii. No i fantastycznie. I to chyba GG, panowie. 150 statków, oj, przegrywamy tą bitkę. Mamy słabsze floty, no wiadomo, bo ich nawet nie robiłem, nie? A tak to idą chłopaki przed siebie. Zrobimy, mamy, świetnie. Panowie, Wielkie Cesarstwo Niemieckie kontroluje wszystko. Marionetka UK, marionetka Francja, wszystko wróciło. Fajnie wyglądają te granice. Za niedługo będzie trzeba z projektem rzymskim sobie poradzić. Ale to raczej obstawiam, że mi się uda. Tym bardziej, że teraz robimy mocarstwa centralne i później będziemy zmieniali władzę. Sentymenty będziemy robili jakieś tutaj. Węgry, Austria i tak dalej. Zamach we Włoszech. I jedziemy, nie? Jugosławia jest przeciwko nam. No pewnie, że tak. Tylko nie mam jak tam dotrzeć. Węgry twierdzą, że Czechów trzeba podzielić. Niczego nie dostaną, no. Co oni mi zrobią? Ja rozbudzę sentymentalne napięcia u nich. LOL! Ruscy mi wezwali wojnę. Co się powiedzieli? Tak totalnie bez powodu. Nawet nie wiem dlaczego. XD. Dlaczego Ruscy tacy względem nie są? Aha, bo ja mam Izrael na marionetce.
i Egipt. Oho. A Boże, bo ja, panowie, ta wersja Hoja jest o tyle piękna, że tutaj Sowieci bez względu na wszystko będą cię cały czas puszować 24/7. Teraz Sowieci przynajmniej się potrafią zatrzymać. A tutaj no nie za bardzo, nie? Po prostu cały czas to jest konstant atak. Wiecie, w jaki sposób mogę tylko zaatakować? Tak, dosłownie. Tylko w taki sposób mogę zaatakować, że będę toczył dwie bitwy jednocześnie, bo chłopaki sobie nie dadzą rady, nie? Mogę tylko w ten sposób ich wypalać. Tak dosłownie, nie? I wiecie co? Ja chyba pójdę starą tutaj taktyką Herzog Iron 4, czyli po prostu poczekam, aż się Sowiet wypali. Poczekam sobie po prostu. Będę bardziej tutaj kładł nacisk na sterowanie, moi drodzy, samolotami i tak dalej, nie? Żeby po prostu tutaj się wybronić fajnie. Bo tymi czołgami, jak ja będę jeździł, to będzie, panowie, tragedia. W sensie, bardzo fajnie mi się nimi jeździ. Uwielbiam mikrować, ale zapomniałem... O Boże! Ale zapomniałem, moi drodzy, na tym Herzog Iron 4, że tu się zawsze czeka Sowiet, jak będzie miał 6 milionów, nie? Tak mniej więcej. Mogę nawet wezwać wszystkich sojuszników XD, więc no to może być trochę zabawne teraz, tym bardziej, że mam dominację. Tu kliknąłem po prostu YOLO na południe, nie? Niech sobie idą. Jak ich okrążą, to ich okrążą trudno. Nie mam jak głupio, to nie zabrzmi żadnych ambicji względem zajmowania tych prowincji. Po prostu sobie zacznę tu też budować większe lotniska i to jest wszystko. Okrążyłem Sowieta na południu, zapomniałem, że Rumunia. Udzielam mu, panowie, przemarszu i nic się nie stanie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. To pięknie, nie? Myślałem, że okrążę Sowieta i będzie giga okrążenie i zdjęcie na Twitter, a tutaj widzę gawno, bo się Sowieci po prostu wycofują, nie? Zobacz. Po prostu wychodzą. Oni wychodzą, dosłownie. Oni wszyscy sobie wyszli, zero okrążenia, nie? Po prostu sobie wrócili do Rumunii. Klasycznie. Przewrót we Włoszech, panowie. On się powinien udać. Zamach na Mussoliniego. Okej, sprawdzimy. On powinien... Włosi przyjęli propozycję powrotu. Przewrotu, przepraszam. Zobaczymy. Niech się tu dzieje, co się dzieje. U Sowietów jest chill, bo odrabiam 8000 artylerii, które mam na minusie, ale odrobię, bo dałem tutaj 40 fabryk wojskowych, więc jest chilleriada totalna. Japonia, nasi przyjaciele wypowiedzieli wojnę ZSRR. Fantastycznie. Japonio w period. Fantastico. Lol. Czekajcie, bo Rumunia dołączyła do wojny. XD. I chłopaki, bo wy tutaj musicie raczej szybko przejechać, nie? To nawet nie są żarty. Dosłownie trzeba odciąć Rumunię od Związku Radzieckiego, bo inaczej będzie duży problem. Udany zamach na Mussoliniego. Monarchiści rządzą. Ty, i oni dołączyli do mnie do frakcji. Ci monarchiści, Włosi. Ej, to nieźle. To teraz moi, jakby to powiedzieć, moje wasale mogą przejść przez Jugosławię, wbić się w Rumunię, otworzyć drugi front i odciążyć mnie, tak naprawdę. A teraz spróbujemy jechać po prostu przed siebie. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Ale Sowieci chyba sobie nie poradzą. Z tego, co widzę, to ja naprawdę będzie mocny breakthrough, nie? O, już Ukraina pada, moi drodzy. Zobaczcie, to tylko chwila i już na Ukrainie poszła ofensywa i zwyciężymy. Okej, zrobiłem zamach na Mussoliniego, chluba nowoczesnych Niemiec. To mogę na razie olać, bo Wielka Brytania, jestem z nią w frakcji. To jest plan Schlieffena, okej, odzyskanie własności. Tutaj raczej jest dominacja totalna, nie? Panowie, 700 softa. Ale tu będzie przejazd. Deutschland, panowie. Jedziemy przed siebie totalnie, nie? Wiecie, co zrobię? Wezmę te samoloty. Zobaczymy, czy na przydziale będzie on dobrze latać, nie? Tak szczerze. Zaraz sprawdzę. Patrz. Zobaczymy, czy na przydziale będzie lepiej działało niż w Hoju ogólnym, czy gorzej. Nie, tak sobie, nie? Ale chyba Sowieci już mnie nie zatrzymają. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, może się mylę i może jestem mitomanem, nie? To też jest możliwe. Bo Boże, tu 20 dywizji stoi w Odessie jugosławsko-sowieckich, nie? Lol? Oni sobie tak średnio, że tak powiem, dają radę, nie? XD. Udało się. Oj, będzie wejście, nie? O, ej, panowie, a dlaczego tu stoi 44 dywizje piechoty, a tutaj na przykład 0? W sensie, tak się zastanawiam, czemu bot broni Odessy bardziej niż całego swojego państwa? Tak, to nawet nie jest hejt, to jest po prostu zapytanie, bo nie rozumiem, co tu się dzieje. Dlaczego tak zadecydował? XPP. A w Odessie dalej trwają walki, moi drodzy. A ZSRR rozjechane na 40 stron świata zostało. No cóż, te dywizje mogły bronić Moskwy, ale bronią Odessy. Pozdro. Upadek Leningradu jest. Ale chyba damy radę, bo tutaj widzę, że wszyscy się rozjeżdżają masowo, nie? Musimy lepiej dokończyć powoli Rumunię. No, już jestem przygotowany do ofensywy i wszędzie zielone dymiska, więc easy ich praktycznie przejeżdżam. Tylko nie wiem, co tu się dzieje. Japonia bardzo ładnie. Ole, Japonia pięknie poszła, panowie. No i ZSRR szybciej chyba skapituluje, więc to by było fantastycznie, nie? Zrobiłem takie granice. Mi się wydaje, że nawet okej są. Teraz by się dało z Węgrami pogadać i z Austrią. Boże, 125 dni. Just Herz of Iron 4 things, nie? Dosłownie. 125 dni, wiesz, Niemcy dominujące całą Europę, 100% napięcia, mamy cały świat pod sobą, a tu chłopie takie rzeczy, nie? Ty, panowie, wjeżdżamy. Trzeba ich dokończyć i zmarionetkować. Niech biorą wszyscy wyzwanko. Austria też. Dobra, zacznę lepiej uzasadniać, bo już widzę, że coś się dzieje, że chyba nie przyjmą. A niech nasza dywizja, niech nasze wojsko ich zmiażdży teraz z dominacją, nie? Dobra. Trzeba dobić Austrię jeszcze. Specjalnie czekałem po to, żeby im wypowiedzieć wojnę, nie? Bo
oni nie chcieli wziąć wezwania od Węgier, więc po prostu ich przejadę tutaj 40, nie? I to bez problemu. Węgry zaraz się położą, więc... No i super. Panowie, zagraliśmy sobie na dwa drzewka Niemcami jednocześnie. Polecam sobie cofnąć Hearts of Iron 4 i sobie zagrać, bo można naprawdę zrobić sieczkę. Tym bardziej, że mi odrzucili Anschluss i Czechy. Ja byłbym 40 razy mocniejszy. Jeszcze dla beki zobaczymy, co ze Stanami Zjednoczonymi da się zrobić. Tym bardziej, że mam Kanadę u siebie na marionetce, nie? I rozbudowuję tutaj wszystko. Dobra, panowie. YOLO. Zobaczmy jeszcze, czy Kaiser będzie w stanie zmienić tutaj, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych władcę. Ej, a dlaczego marionetka nie przyjmuje wezwania do... O, już przyjęła, świetnie. Ale to... O Jezus, ale USA ma mocne wojo. Zawsze... Widzisz, nienawidzę ich podbijać przez problemy infrastrukturowe, nie? Ty, ale to lotniska są zrobione, więc tu powinni się transferować ludzie. Dobra, ty, panowie, ja myślałem, że tutaj będzie totalny jajks i staniecie w miejscu, ale widzę, że tu jest tylko największy problem z przebitką. Mimo to nasze dywizje robią niezłą sieczkę i chyba USA też sobie po prostu walnę na marionetkę, żeby tak zwieńczyć w ogóle, wiecie, wszystko, nie? I jeszcze cały świat powinien poprzysyłać tutaj dywizję, więc już w ogóle będzie hi. O, satelita państwo filipińskie i stworzenie państwa marionetkowego, bo nawet nie muszę brać USA. Przez pomyłkę ciągnąłem Kanadę, bo im budowałem infrastrukturę, ale no mamy Konfederację Amerykańską i jest zarąbiście. Cały świat. No mógłbym wyrzucić Japonię z frakcji i ją podbijać, no ale po co, jak jest tej samej ideologii? I tak koniec końców jest moim sojusznikiem, nie? No i panowie, mamy GG. Bardzo serdecznie wam polecam sobie tak zagrać. Tym bardziej na Hearts of Iron 1.5.4. Emocje, wszystko, pięknie mi się grało. Stary powrót do nostalgii. Dzięki za oglądanie, buziaczki. Mua.